jeszcze raz chcę Wam pokazać, jak się je dizi. Czyli mamy taki garnuszek, w którym wcześniej była ta ciecz. Wlewamy ją tutaj. Bierzemy chlebek, który rwiemy na kawałki i wrzucamy. Jeżeli to zjemy, możemy sobie oczywiście dosolić, dopieprzyć. To mam tutaj takie oto urządzenie, które każdy z Was zna. I tym urządzeniem ubijamy to, co mamy w środku. A w środku mamy kawałki mięsa, ziemniaka, fasolo podobne rzeczy i tak dalej. Do tego jeszcze bardzo często jest kawałek cebulki dla smaczku. Dwa rodzaje chleba, jeden cienki, taki a la nasze naleśnikowe ciasto, tylko że bez jajka, sama mąka i woda. A drugi grubszy i ten wrzucamy do środka. Życzcie mi smacznego, wszystkiego najlepszego.